Rozmowa na 96 FM. Polityczna strona Zielonej Góry. Komentarze, opinie, spory. Od poniedziałku do piątku o 9.30. Powtórka o 17.30. Tylko na 96 FM. 9.30 punktualnie na zegarze. Tomasz Misiak, zapraszam na dzisiejszą rozmowę na 96 FM. W naszym studiu jest pani Jolanta Fedak, szefowa lubuskich struktur Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień dobry państwu. Do parlamentu, czyli liderka listy PSL w województwie lubuskim. Oczywiście o wyborach trochę sobie porozmawiamy, o kampanii wyborczej, o wyborach zbliżających się naprawdę wielkimi krokami, bo to już niewiele czasu zostało. A może zacznijmy od tego. Myśli pani, że coś się jeszcze wydarzy dziwnego, coś, co może w jakiś sposób przewartościować nieco tą kampanię, czy ona raczej już będzie w tej chwili toczyć się takim normalnym pędem, standardowym, powiedziałbym, aż do finału, czyli do tego dnia, kiedy Polacy będą mogli się wybrać i dokonać aktu wyborczego? Analitycy polityczni mówią, że wyborcy decydują się na poparcie jakiejś partii w ostatnich 2 tygodniach, a nawet w ostatnim tygodniu, że podejmują ostateczne decyzje co do głosowania na jakąś partię. Także wydaje mi się, że jeszcze w tej chwili może wiele rzeczy się wydarzyć i może jeszcze ta scena polityczna być nieukształtowana tak, jak podają sondaże. Tym bardziej, że sondażownie w Polsce mają duże problemy z tym, żeby określić właściwie te preferencje w stosunku do wyników wyborów. No kto jak to, ale państwo wiecie o tym najlepiej, jako Polskie Stronnictwo Ludowe, zazwyczaj niedoszacowani, a potem jednak ten wynik wyborczy zazwyczaj jest korzystniejszy dla nas. Nie tylko my mamy takie problemy, ale bywają partie, na które nikt jak gdyby w tych sondażach nie stawia, one jednak później okazuje się wchodzą do Sejmu albo odnoszą duży też sukces. No, tak było na przykład z Palikotem. Tak było także z Kukizem, któremu też nikt na wejściu tej kampanii nie dawał dużych szans, a jednak trzeba przyznać, że w wyborach prezydenckich to był spory sukces. Także wydaje mi się, że tutaj nasze sondażownie mają pewien problem. Myślę, że jednym z takich problemów może być zbyt mała liczba osób, które są przepytywane. Teoretycznie zawsze jest to robione na próbach reprezentatywnych dla danych miejsc. Wydaje mi się, że to jest chyba trochę za mało, żeby uzyskać jednak wynik, który byłby miarodajny. A może jest też tak, że wejdę pani w słowo, że część Polaków nie deklaruje realnego swojego wyboru, nawet jeśli jest zdecydowana, to czasami, nie wiem, z przekory takiej typowo polskiej, nie przyznaje się jednoznacznie do danego szyldu partyjnego, określając wyraźnie swoje preferencje, albo rzeczywiście, tak jak wspomniała pani, myśli o tym, żeby w ostatnich dniach podjąć decyzję i jest po prostu najzwyczajniej niezdecydowana, co przekłada się potem na ten obraz sondażowy. Być może tak jest, ale jednak sondażownie, które składają się ze specjalistów, powinni również brać to pod uwagę w tych swoich sondażach, tym bardziej, że sondaże również kształtują opinię o partiach politycznych. Jeżeli ciągle ma pan w sondażach partie, które są niedoszacowane i mają niski wynik, to wyborcy mogą sobie pomyśleć, no po co głosować na taką partię, skoro ona ma taki niski wynik. Także tutaj politycy też, ale myślę, że też te stowarzyszenia sondażowni powinny jednak coś postanowić w kwestii tego, żeby te sondaże były bardziej miarodajne. Chociaż zdarzają się takie, które trafiają też. No tak, powiem. To tak. Taki trochę totolotek sondażowy. Tak, ale powiedziałabym, jest takich niewiele. No chociaż są też tacy, którzy nie wierzą niektórym sondażowniom, mówiąc, ta jest zorganizowana wokół tego środowiska, ta wokół innego środowiska. Już słyszałem kilka takich teorii spiskowych, że jeśli danej partii niekoniecznie odpowiada wynik danej sondażowni, to zaraz się pojawiają zarzuty, a ona jest w połowie w rękach państwowych, a że ci rządzą, to ci mają na to wpływ i tak dalej. I tak dalej. Ludzie rzeczywiście między sobą też często powtarzają tego rodzaju historie i nawet często są to osoby zaangażowane politycznie. Tak, ja też jestem skłonna twierdzić, że niektóre sondażownie robią wyniki na zamówienie, a wynika to z tego właśnie, że wyborcy się kierują tymi jak gdyby sondażami. Proszę pamiętać, że na przykład Palikot bardzo często zamawiając sondaże pokazywał, że on będzie miał już tutaj 12 czy tam 15%, a ostatecznie ten jego wynik był stosunkowo niski. Myśli pani, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że będziemy mieli w kolejnym parlamencie rozdrobnioną reprezentację pod względem partyjnym? Tak jak mówią niektórzy, może nawet pojawić się 7 ugrupowań
partyjnych. Taka ewentualność istnieje, ponieważ na gruzach dużych partii, nie tworzy się jedna partia, nie? Na gruzach dużych partii w tej chwili jest kilka propozycji. Ja mówię tutaj o dużej partii w kontekście Platformy Obywatelskiej, bo przecież proszę pamiętać, że to samo środowisko, czyli o te same głosy zabiega zarówno Ryszard Petru, jak i Lewica z Barbarą Nowacką. Także powiedziałabym, na gruzach tego PO mogą powstawać różne inne partie. No, są też tacy, którzy bardzo często zauważają, że jednak i Prawo i Sprawiedliwość, i Platforma Obywatelska, jako te dwie duże siły polityczne w naszym kraju, mają skomplikowany rodowód i bardzo często wywodzą się z partii, które rzeczywiście zniknęły już z polskiej polityki. Mamy osoby i w jednej, i w drugiej partii, które gdzieś tam miksowały się ich losy. Pani ma ten komfort, że Polskie Stronnictwo Ludowe od lat funkcjonuje, nie miało wewnętrznych podziałów, nie było likwidowane, więc też nie skupiało komfort w różnych się... z różnych innych względów, ale jeżeli już mówimy o tych dwóch dużych partiach, to myślę, że Polacy są zmęczeni tą kłótnią o to, kto bardziej ma moralne prawo do prowadzenia polityki, bo na tym polega ta kłótnia. Ta kłótnia nie polega na kwestiach merytorycznych, bo proszę zauważyć, nawet w kwestii pracy minimalnej, ostatecznie jak przychodzi dzień wyborów, to partie potrafią się obie dogadać i mówią mniej więcej tym samym językiem. One patrzą na sondaże, że coś trzeba tutaj zrobić, zmienić z jednej strony swój liberalne nastawienie, a z drugiej strony trochę mniej konserwatyzmu, jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość. I one bardzo zaczynają podawać podobne... A może to jest tak, że na koniec zwycięża racjonalizm po prostu? Nie, po prostu one do tego moim zdaniem nie przywiązują specjalnej wagi, do tak zwanych programów politycznych. I to często zdarza się również w Europie. One raczej przedstawiają takie widowisko wyborcom, nie? Kto z nas jest ładniejszy, kto z nas jest sprytniejszy i kto z nas potrafi drugiego przeciwnika mocniej pognębić. No prawda jest taka, że mocno zamerykanizowała nam się polityka, przynajmniej pod względem wizerunkowym na przestrzeni ostatnich lat. Oczywiście to jest wymóg też i znak czasu po prostu, że się trochę zmienia Polska, bo jeśli przypomnieć sobie kampanię sprzed kilkunastu lat, no to ona w porównaniu do tych amerykańskich, nazwijmy to kolorowych, z konfetti, z wielkimi kongresami wyborczymi, konferencjami, czy jakkolwiek to nazwać. No wtedy to była taka sobie bardzo delikatna forma, chociaż może przystająca do tamtejszej rzeczywistości. Być może, ale to jest pewnie jedna z tych zmian, która w tej naszej polityce jest taka widoczna i jest taka spektakularna. Rzeczywiście są konwencje, takie na wzór konwencji amerykańskiej, baloniki, konfetti. Wielkie nazwiska na planszach i tak dalej. Oczywiście, być może tak, ale z drugiej strony trzeba pamiętać, że Europa to nie jest Ameryka i w Europie istotne były postulaty właśnie o charakterze programowym w wielu partiach. Natomiast teraz ta polityka się właśnie też zmienia w taki sposób, że one w wielu partiach europejskich są na drugim planie. Można powiedzieć, że elity europejskie nie potrafią rozwiązać problemów Europy, zwłaszcza problemów osób, które są młode, które rozpoczynają swoją pracę. Europa się starzeje i jak gdyby majoryzuje się w tym sensie, że utrudnia jakby młodzieży zarówno działalność polityczną, jak i działalność przede wszystkim taką zarobkową, czyli pracę, mieszkanie i teoretycznie te najważniejsze rzeczy i są to... Się, tak, ale to są bardzo często postulaty lewicowe, których u nas lewica nie artykułuje aż tak głośno. Takie można czasami odnieść wrażenie. Rzeczywiście gdzieś w programach mają zapisane tego typu rzeczy, chociaż właściwie wszystkie partie mówią o tym, że powinno być dobrze młodym ludziom, nie powinni wyjeżdżać, powinni mieć pracę, powinni mieć mieszkanie, powinni mieć możliwości, darmową edukację i tak dalej, natomiast kiedy już dochodzi do konkretów, to bywa różnie. Też następuje, ja bym powiedziała, nasza lewica bardziej przypomina jednak PO, stąd między innymi te głosy lewica odbiera wyraźnie PO, czyli taką partię, powiedziałabym, trochę establishmentu niestety. Nawet te zmiany, które w tej chwili nastąpiły, czyli właśnie Barbara Nowacka, no trzeba wyraźnie powiedzieć, że to jest przez córka długoletniej posłanki trzeciej RP, że się tak wyrażę. Nie? Osoba, która pracuje w prywatnym szkolnictwie, nie? I to w dodatku w prywatnym szkolnictwie własnego ojca, nie? Czyli jak gdyby ten życiorys nie jest takim życiorysem typowo lewicowym, nie? W którym to właśnie osoby
potrafią sobie same radzić, z niżyn osiągają sukces osobisty i potrafią pociągnąć innych właśnie także historią własnego życia. Nie? Dzisiaj słyszałem wypowiedź pani nie poseł Bożeny Bukiewicz. PR-em na zewnątrz, że jesteśmy ładni, ładnie mówimy, czy tam ładnie czytamy najczęściej. Nie? Pani Bukiewicz dzisiaj na antenie Radia Zachód w rozmowie z panem Baługiem powiedziała, że to jest jakby naturalne, że Platforma Obywatelska potrafi skręcać w lewo, bo Platforma nie ukrywa tego, że jest skupiskiem bardzo różnych środowisk, od prawicowych po lewicowe. Ja mam wrażenie, że jeszcze jakiś czas temu tego rodzaju sformułowania się nie pojawiały, natomiast teraz być może, chcąc zaczerpnąć z tego lewicowego elektoratu, z lewicy, która sondaże ma, jakie ma, o sondażach już rozmawialiśmy, ale z wynikiem może być słabo, więc być może tutaj rzeczywiście jest to taki ukłon w stronę lewicowego elektoratu i zachęcanie ich, jeśli nie chcecie na lewicę Millera i Palikota, proszę bardzo, drzwi otwarte, możecie głosować na nas. Może tak, ale jeżeli chodzi o Platformę Obywatelską, to ona przez 8 lat prowadziła politykę takiego zatykania dziur, które wybuchają, nie? Rozwiązywania problemów, które już są nabrzmiałe. Robiła to z państwem, można byłoby powiedzieć. No tak, ale proszę pamiętać, że to jest inna formacja i tyle jest odpowiedzialności, ile władzy. Ja wielokrotnie powtarzałam, również Donaldowi Tuskowi w rządzie, że jeżeli on bierze odpowiedzialność, bierze, jak gdyby decyduje w pewnych kwestiach, to bierze również za to odpowiedzialność. Między innymi podam tu taki przykład, że kiedyś bardzo byłam w ostrym konflikcie między innymi z ministrem finansów, ale również z premierem, dotyczącej płacy minimalnej. Chcieliśmy ją mianowicie podnieść o 26 zł, czyli to jest mniej więcej cena, chyba zdaje się, paczki papierosów, coś w tym guście. No i wtedy wybuchł straszny sprzeciw Platformy Obywatelskiej, mimo że podpisaliśmy porozumienie zarówno z pracodawcami, jak i z pracownikami. Dziś Platforma nie ma żadnych problemów, żeby podnieść płacę minimalną o 100 zł, mimo że robi to w sytuacji dużo wyższego bezrobocia. Także mi się wydaje, że ona się nie przywiązuje jakby do tych swoich kwestii i spraw, natomiast uważa, że jeżeli nagle wybucha jakiś konflikt, to trzeba ten konflikt po prostu rozwiązać. Natomiast wydaje mi się, że politycy powinni antycypować pewne zjawiska, czyli powinni wcześniej wiedzieć, co się może wydarzyć. Chociaż pewnie nie wszystko się da, że tak powiem, zdiagnozować w ten sposób. No, słowem kluczem w ostatnich latach jest kryzys. Kryzys światowy. Bardzo często politycy Platformy, ale chociaż myślę, że Polskiego Stronnictwa Ludowego, politycy będący w koalicji też to niejednokrotnie podkreślali, że trochę rządy przez ostatnie lata miały związane ręce w niektórych przynajmniej sferach polityki ze względu na to, że był taki, a nie inny kryzys, no, który dotykał większość państw europejskich, a Polacy wychodzili z tego obronną ręką, ale jednak nie mogli wydawać sobie pieniędzy na różnego rodzaju rzeczy, które no, z punktu widzenia przeciętnego mieszkańca są bardzo Polacy istotne. Polacy od 25 lat nie mogą sobie wydawać pieniędzy na różne rzeczy, panie redaktorze. Innymi słowy, ich wydajność jest wyższa niż wzrost płac. I to jest poważny problem, nie? Że trzeba przejść do tego, żeby wydajność była jednocześnie, szła równocześnie z wysokością płac. Dlatego, że nie da się ani zrobić rozwoju, ani trwałego rozwoju gospodarki, jeżeli niestety nie ma konsumentów, którzy będą napędzali tą gospodarkę. A w Polsce niestety nie ma konsumentów, dlatego, że większość osób nie ma oszczędności, po prostu nie ma z czego oszczędzać. I dlatego ta gospodarka tak kuleje. Pewnie w jakimś sensie podporą jej były oczywiście fundusze unijne, ale proszę pamiętać, że jeżeli oferujemy osobom różne budynki użyteczności publicznej, drogi płatne z tych funduszy unijnych, czy jakieś inne udogodnienia, na które ich po prostu najwyraźniej nie stać, no to musi to rodzić poważną frustrację. Wielokrotnie Irlandczycy wcześniej nosili ten temat, że najpierw fundusze unijne powinny być skierowane jak gdyby na poprawę jakości, wydajności pracy, czyli właśnie na ten kapitał ludzki, który będzie mógł zarabiać, a w drugiej kolejności dopiero na infrastrukturę. No powiem pani, że ja mam wrażenie, że wiele osób tak mówiło. Podobnie jak Grecy.
Także mam czasem wrażenie, że po prostu przeceniliśmy jednak tą tak zwaną modernizację Platformy Obywatelskiej, z której ludzie nie mogą skorzystać. No takim przykładem chociażby jest autostrada A2, którą ja tak często jeździłam. Nie? No wiele osób po prostu wyraźnie nie stać na opłaty na tej autostradzie. Nie mówiąc już o tym, że ona w sposób okrutny dzieli to województwo na dwie części. Właściwie dla województwa nie służy, bo tych zjazdów jest stosunkowo mało. Jechałam właśnie teraz niedawno samochodem po Danii, która jest bardzo małym krajem, gdzie ta sieć autostrad i dróg jest po prostu nieporównywalnie mniejsza od nas. I między właśnie zjazdem z promu w Rostocku a wjazdem do Kopenhagi jest około 200 kilometrów, a tych zjazdów to było kilkanaście, nie? Aż nie wierzyłam, że można zrobić tak wiele zjazdów właśnie w drodze do Kopenhagi. No wszyscy przypominamy sobie sytuację na A2, kiedy najpierw była autostrada, zjechać z niej właściwie w ogóle nie można było. Potem trochę na siłę były dorabiane te zjazdy. Proszę sobie wyobrażać, że te zjazdy były do wsi, nie? Czyli do takich miejscowości, w których było parę domów. Po prostu nadziwić się temu nie mogłam. Na tym polega właśnie bogactwo kraju, że te autostrady służą mieszkańcom, a nie są tylko po to, żeby był lepszy tranzyt przez Polskę. No, chociaż obiektywnie należy przyznać, że jeśli ktoś nie jeździł przez jakiś czas po Polsce, a w tej chwili zdarza mu się nawet skorzystać z tych płatnych odcinków, przyjmijmy już, że stać go na to, no to komfort jest jednak zauważalny podróżowania. Już nie mówię tylko o autostradach, ale też o drogach ekspresowych. No, mamy tak, tą sieć dróg zmodernizowaną. Publiczny i infrastruktura drogowa to jest coś, co budujemy z podatków wszystkich osób. My się po prostu wszyscy na to składamy, ponieważ nikt sam nie jest w stanie wybudować kawałka drogi czy kawałka autostrady. I to jest, ponieważ się wszyscy na to składamy, to wszyscy powinniśmy mieć do tego równy dostęp. No tak samo jak do mostu, do ulicy, do drogi. To są po prostu fragmenty infrastruktury, która nie może być dostępna tylko dla osób bogatych. No i najwygodniej byłoby pewnie wszystkim tak, jak jest w Niemczech, że większość zdecydowana autostrad jest absolutnie bezpłatna. Stąd podatki, stąd te wszystkie rzeczy, o których pani wspomniała. Skoro wszyscy się zrzucamy na to, no to powinniśmy mieć nie tylko równy dostęp, ale też niekoniecznie za to płacić. Zastanawiając się, czy wjeżdżamy już na prywatny kawałek autostrady, czy jeszcze jedziemy tą publiczną. Uważam, że wybrano w Polsce zły model jakby rozwoju infrastruktury, zwłaszcza drogowej, tych płatnych autostrad. To jest po prostu bardzo zły model. Taki model może funkcjonować w bogatych państwach, gdzie opłata drogowa nie jest żadnym problemem dla osób nawet mniej zamożnych. Natomiast w Polsce to jest moim zdaniem ograniczanie w ogóle możliwości korzystania z tej infrastruktury, czy możliwości rozwoju, zarobkowania, dojechania dla ludzi mniej uposażonych. Już nie mówiąc o tym, że jak się podliczy na przykład, ile kosztuje dojazd do Warszawy za same bramki, do tego damy benzynę, to naprawdę robią się całkiem wysokie koszty. Myślę, że jak ktoś jedzie sam samochodem i nie korzysta z samolotu, pod warunkiem, że nie boi się latać, no to jest dziwne i bardzo odważne, tracąc czas, pieniądze i jadąc. Ja też jestem wielką zwolenniczką utrzymania tych lotnisk, również tych małych, dlatego że obserwuję, jak to bywa w krajach dużo mniejszych nawet od Polski, gdzie to latanie jest absolutnie dostępne dla większości obywateli, a już tanie linie lotnicze są dostępne dla wszystkich obywateli, również nawet tych, którzy utrzymują się z jakichś świadczeń socjalnych. Chociaż jak pokazuje rzeczywistość, w Polsce potrafią powstać lotniska, na których absolutnie nic się nie dzieje. Jeśli ktoś mówi o tym, że w Babimoście nic się nie dzieje, to wystarczy spojrzeć na przepiękne lotnisko niedawno oddane na drugim końcu, na wschodniej ścianie Polski, z którego teoretycznie miały latać dwa samoloty. Mówię teoretycznie, bo bardzo często zdarza się, że tymi samolotami nikt kompletnie nie leci, więc no, zasadność lotów nie ma kompletnie żadnego sensu, a lotnisko piękne, terminal ładny, wszystko nowoczesne, eleganckie, europejskie, można by tak, powiedzieć. Ale proszę mi powiedzieć, ile osób stać na to, żeby latać samolotami, no chociażby lotu? No ile osób na to stać? No niewiele. No tak, to może być czasem dla niektórych osób jedna podróż życia. No i bardzo często tak się zdarza, że jeśli tak, już Polacy podróżują samolotem, to na wczasy. Ale więcej zarabiać, to będziemy z tego również korzystać, tak jak w innych krajach Europy Zachodniej. No to porozmawiajmy teraz o tym na koniec. Jeszcze mamy trochę czasu. Co PSL proponuje nam, żebyśmy mogli na przykład więcej zarabiać? Bo ja powiem pani szczerze, że mam wrażenie, że jesteście trochę w defensywie w ostatnim czasie, przynajmniej jeśli spojrzeć na media głównego nurtu. Mamy przez cały czas Platformę, PiS, prześciganie się w różnego rodzaju rewelacjach, które należałoby wprowadzić w naszym kraju tak, aby żyło nam się lepiej, abyśmy wszyscy mogli więcej zarabiać, a gdzieś tak mi się wydaje, że PSL nam trochę uciekł.
Tak, ja myślę, że to wynika z tego, że jednak będąc na tej scenie od 20 lat, mamy pewne poczucie realizmu polegającego na tym, że no nie można ludzi oszukiwać i opowiadać im bajek, a następnie nie dotrzymywać słowa. No, ja jestem z takiej jeszcze formacji politycznej, która po prostu słowa dotrzymuje. Jeżeli mówimy, że będziemy podnosili na przykład długość, czy będziemy wydłużali urlop macierzyński, to robiliśmy to od pierwszej, że tak powiem, miesiąca funkcjonowania tego rządu i moim jako ministra pracy. Jeżeli mówimy, że podniesiemy płace, to staramy się dotrzymać słowa. Natomiast ugrupowania, które zdają sobie sprawę z tego, czy w ogóle uważają, że mogą być epizodem na scenie politycznej, opowiadają różne, że tak powiem, bajki. No między innymi Donald Tusk, który mówił wszystkim, że nie podniesie wieku do 67 lat, a następnie po wyborach ten wiek podniósł i jeszcze o zgrozo powiedział, że gdyby on uprzedził wyborców, to by nie wygrał wyborów, nie? Więc wyraźnie ich oszukał, nie uznając w ogóle, że to jest jakiś problem polityczny lub etyczny. Natomiast w naszym przypadku to jest pewien problem etyczny i polityczny i ja bym czegoś takiego nie zrobiła i nie uczyniła. Wielu polityków przyzwyczaiło się do tego, że Polakom należy coś obiecać, bo... Tak, a oni później szybko zapomną. Po prostu mają krótką pamięć. Na początku każdy żyje takim złudnym wrażeniem, że może ten to nam jednak to da, a nuż mu się uda i będzie dobrze, a jak nie, to będzie tak samo jak było. Natomiast ja myślę, że po jakimś czasie jednak ilość tych kłamstw no, powoduje, że politycy przestają być wiarygodni i niechęć jakby do klasy politycznej jest tak duża, że zyskują ugrupowania, które mają charakter takich ugrupowań anarchicznych. I tak jest w Polsce. Nie? W tej chwili jesteśmy no, niesamowitym jakimś takim przełomie, z którego się powinna wyłonić zupełnie nowa scena polityczna. Natomiast jeżeli chodzi o PSL i mnie osobiście, to uważam, że są dwa poważne problemy do rozwiązania o charakterze społecznym. To jest przede wszystkim kwestia rozwiązania kredytów frankowych, które wzięli głównie młodzi ludzie po to, żeby mieć mieszkania. W tej chwili dla nich one są kulą u nogi i kamieniem u szyi, że się tak wyrażę. Czyli należy tutaj podzielić jak gdyby ryzyko między banki a osoby, które te kredyty wzięły. No w takim jednak stosunku, że większość z tego ryzyka powinny banki wziąć na swoje barki, ponieważ one od wielu, wielu lat na tych kredytach bardzo, bardzo dobrze zarabiały. Część specjalistów mówi, że to dotyczy 600-700 tysięcy osób w Polsce. Tak, ale to wtedy zwolniłoby jednak dosyć sporą ilość pieniędzy na rynku, bo ta grupa ma te pieniądze na co i na kogo wydawać. Nie? Poza tym jest najbardziej sfrustrowana w tej chwili. Nie ma możliwości przenoszenia się, zmiany pracy. Nie? A nie boi się pani, że to otwiera też furtkę, żeby za moment, kiedy być może będą jakieś wahnięcia kursów, odezwali się ci, którzy mają kredyt w euro i powiedzą, no my też braliśmy na trochę innych zasadach. Euro wtedy było w takim punkcie, teraz jest... Ileś, 10 ja groszy, boję się czy tego, złotych groszy? To nie ma żadnego znaczenia, w sensie należy się tego bać. Po prostu tak zrobiono w Stanach Zjednoczonych. W pewnym momencie ludzi uwolniono od tych kredytów, które wisiały im na głowie. Oni mogli oddać klucze do banku, przenosić się i koniunktura w Stanach Zjednoczonych się nakręciła. Więc opowiadanie takich bajek u nas, że tutaj to zachwieje jakimś systemem bankowym, jest po prostu nieprawdą. To opowiadają ludzie, którzy po prostu pilnują jakby interesu tych korporacji, które finansują bardzo często tą klasę polityczną w różny sposób. Nie? Tu mamy jedną rzecz, o której pani wspomniała. Mówiła pani, że są dwie. A druga sprawa to jest kwestia wieku emerytalnego, który również należy rozwiązać w jakimś konsensusie, czyli po prostu nie wolno go w takim tempie podwyższać, jak to zrobiono w Polsce. Z dwóch względów. Po pierwsze z takiego względu, że za szybko wydłużyliśmy ten wiek i ja wielokrotnie powtarzam, że Niemiec, pracownik, przejdzie na emeryturę w roku 2020 w wieku 65 lat i 9 miesięcy, a Polak, który żyje od niego 5 lat krócej, przejdzie w wieku 67 lat, a zatem przejdzie później na tą emeryturę. W moim pojęciu
taka rzecz w ogóle nie powinna mieć miejsca w Europie. Nie zrobili tego ani Czesi, ani Węgrzy. Natomiast agencje ratingowe i tak lepiej wyceniają, że tak powiem, czyli ich aktywa. Czyli co, powrót do tego, co mieliśmy wcześniej? Czyli drugą 65? Sprawą, jeżeli chodzi o wydłużenie wieku emerytalnego, jest zwolnienie miejsc dla kolejnego pokolenia. I to nie jest prawda absolutnie, że im więcej starszych osób pracuje, tym więcej młodych wchodzi na rynek. To jest absolutna nieprawda. Takie rzeczy mogą się zdarzać tylko w tych krajach, które mają niedobór siły roboczej. No u nas z tym problemu raczej nie. Natomiast u nas z tym problemu nie ma. U nas jest nadmiar i to wyraźny nadmiar. I co jeszcze powoduje wydłużenie tego wieku? Przede wszystkim obniżenie płacy, bo na rynku pojawiają się osoby, które w ogóle nie mają możliwości pracy nawet za minimalną płacę. Rynek wycenia je bardzo marnie, dlatego że one są w stanie wziąć każdą pracę po to, żeby się w wieku 65, 4, 7 lat utrzymać. No to są ci nasi słynni ochroniarze, czy kobiety sprzątające, czy kobiety starsze wyjeżdżające, opiekujące się Niemkami. A zatem jeszcze bardziej obniżamy płacę, ponieważ jest zbyt dużo osób, które mogą wziąć płacę za każdą cenę pracy. Rozumiem, że to będą standardowe projekty, z którymi państwo będziecie prowadzili jeszcze tę kampanię. Ja byłam temu absolutnie przeciwna i między innymi to było powodem odejścia mojego z rządu. Nie wprowadziłabym nigdy takiej ustawy w tej chwili. Uważam, że ona jest bardzo, bardzo szkodliwa dla rozwoju Polski. Natomiast jak należałoby to przeprowadzić? Należałoby zachęcać ludzi, żeby zostali zatrudnieni, jeżeli takie zatrudnienie mają, ale dać im możliwość wcześniejszego przejścia na emeryturę, jeżeli albo już nie mogą wykonywać tej swojej pracy, albo po prostu jej nie mają. A w którą stronę będzie szła Polska, dowiemy się już za kilka tygodni. Wtedy będziemy wiedzieć zdecydowanie więcej po wyborach, jak wygląda nowa rzeczywistość polityczna w naszym kraju. Kto rządzi, kto współrządzi, a może kto rządzi samodzielnie, bo też teoretycznie istnieje taka szansa. No i jakie są jeżeli wtedy... Jeżeli ktoś będzie rządził samodzielnie, to będzie miał ogromny, że tak powiem... Komfort czy odpowiedzialność, dyskomfort? Odpowiedzialność. Odpowiedzialność za to, co się w Polsce wydarzy. Jolanta Fedak, Polskie Stronnictwo Ludowe, szefowa lubuskich struktur, kandydatka do Sejmu z list PSL. Numer jeden na liście, to dajmy. Dziękuję pani panu, serdecznie dziękuję państwu. Rozmowa na 96 FM. Polityczna strona Zielonej Góry. Komentarze, opinie, spory. Od poniedziałku do piątku o 9.30. Powtórka o 17.30. Tylko na 96 FM.